Teraz do końca walczyli o zwycięstwo na boisku piłkarskim. Teraz grają o życie małego Piotrusia. Real Madryt dołożył brakujące pieniądze potrzebne na operację chorego na złośliwy nowotwór oczu dziecka. Dzięki temu malec będzie mógł wkrótce pojechać na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Piotr Tokarski. Myślisz, spektakularne transfery za kilkadziesiąt milionów euro. Mówisz Real Madryt. Tym razem zespół wielokrotnego mistrza Hiszpanii pomaga kupić coś znacznie cenniejszego. Zdrowie i życie rocznego Piotrusia spod Gryfic. Nie wierzyliśmy, że tak będzie, że Real się odezwie do nas. Także radość jest, no tym bardziej mówię, że tam są takie gwiazdy. No ale dzięki wszystkim, tak? Ta kwota jest uzbierana nie tylko dzięki Realowi. Realna szansa na wyzdrowienie dziecka pojawiła się po tym filmie. Nakręconym dla hiszpańskich gwiazd przez grupkę przedszkolaków ubranych w koszulki królewskich. Piotruś ma jeden roczek i dwa chore oczka. 1,5 miliona to dla Piotrusia wszystko. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Piłkarze najpierw zaprosili malca do siebie na mecz. Kiedy okazało się, że nie może przyjechać, nagrali specjalne pozdrowienia. Dzień dobry, Piotrusiu. Nie dawa cię. Dzień dobry, Piotrusiu. Bon dzienny. Dzień dobry, Piotrusiu. Trzymaj się. Ostatecznie dołożyli brakujące pieniądze. Dzięki temu będzie można przeprowadzić w Nowym Jorku operację. Lekarze wprowadzą specjalną chemię przez tętnicę udową bezpośrednio do tętnicy ocznej, uderzając precyzyjnie w siatkówczaka. Ta operacja daje szansę Piotrusiowi na uratowanie oczu. Choć udało się zebrać potrzebne 1,5 miliona złotych, akcja się nie kończy. Będąc tam, de facto dopiero się dowiemy, czy nie potrzebujemy jeszcze kolejnej dawki chemii. Jeżeli ona nie będzie potrzebna i ten nadstan pieniążków, których zbierzemy, to przekażemy innym dzieciom. Jeśli wszystko się uda, malec będzie widział, a Real zyska kibica na wiele lat. Dla Wiadomości Piotr Stokarski.